Nie zaszpawany, panie, trzeba będzie szpawać. Bokiem latał. Oczywiście żarcik. No i dobra. Zbiorę się za katalogowanie, schowanie tego. A następne prace, następny filmik to już będzie z prac przy fiaciorku. Dobra, jesteśmy z powrotem znowu na warsztacie. Rozpocząłem walkę z tą zasraną śrubą zabezpieczającą, bo tak jak wcześniej wspominałem, niestety nie znalazłem tej nasadki do tej śruby, ale sukces. Słuchajcie, kombinacja wielu, że tak powiem, nasadek, wielu, kurde, patentów. Tutaj w środku, jak widzicie, był taki bolec. Ten. Udało mi się go wyłamać po prostu za pomocą śrubokręta parę razy góra-dół i się wyrwało. Następnie z zestawu nasadek, co tutaj miałem, ten największy, że tak powiem, bit. I on idealnie tu pasuje w tą śrubę, na szczęście. Tu przedłużka, ciach i śruba idzie. Więc mam nadzieję, że uda mi się zrobić tak na każdym kole. Więc to będzie fajny sukces. I druga kwestia, za jaką się wezmę, jak ściągnę te koła, to lampy, bo tak jak wspominałem, zobaczcie, tutaj u mnie odgłośniki, o, u góry już są, no, w słabawym stanie. Zarówno jeden, jak i drugi. No dobra, ten jeszcze jest w miarę okej, ale tu już na dole zaczyna go kurczyć. A w tych pierdołach, w tych gadżetach znalazłem dość sporo reflektorów oryginalnych, halogenów. Zelmot i nawet jest dokładnie to samo oznaczenie. No i właśnie wymyłem je, wypucowałem od środka szmatką, teraz się suszą i zrobimy podmiankę, bo one są w znacznie lepszym stanie, są, że jak powiem, bardzo dobrym stanie, bo w środku odbójnik jest cały, szkło jest niepobite. Ale to potem, pierw koła, hamulce i zobaczymy, co tam zostanie, jak zdejmę te koła. Słuchajcie, zdemontowałem to koło, ale co się okazało, tutaj zarówno tarcza, jak i klocki są nowe praktycznie, więc nie wiem, skąd wynikło to, że tak mi dziwnie zaczęły te hamulce działać. Ściągnę jeszcze tył, sprawdzę, bo tam i tak ręczny mi przestał chodzić. No i zobaczymy, co to będzie, bo tutaj klocki, no tu tak tego aż tak nie widać. Ale o, ja widzę tam jeszcze jest bardzo dużo mięsa, są praktycznie nowe klocki zamontowane. Tu się tylko te ślizgi przesmaruję, bo to są taki śmieszny system tych ślizgów. No i składam te koło z powrotem, bo to jest, tak powiem, nic tu po mnie. Do tylnych hamulców dziś niestety nie zajrzę, bo ten lewarek jest za krótki, a oryginalny wyrywa mi podciąg niestety, więc muszę tu przyjechać z żabą, więc zabrałem się za wymianę tych przednich lamp, świateł i muszę wam przyznać, że to było tak fajnie kiedyś prosto wszystko projektowane, bo żeby wyciągnąć cały reflektor wystarczyło tak. Jak to się nazywa w ogóle, nie wiem, łowiewka, maska. Trzyma się na dwóch śrubkach i on wystarczy wykręcić dwie te śrubeczki. Następnie reflektor trzyma się na takiej obejmie, który jest przykręcony na trzech takich śrubkach, który wystarczy go poluzować, przekręcić i wychodzi. I mamy dostęp do żarówki, w ogóle patrzcie, jak ten odbójnik wygląda. A w nowych samochodach, żeby się dostać do lampy, żeby żarówkę wymienić, to czasem i trzeba do ASO jechać, więc zamontuję teraz ten ładny reflektorek. No jeszcze są trochę wilgotne, więc jeszcze się podsuszą. Ale różnica będzie z pewnością duża. W końcu mam porządny sprzęt, żeby to auto podnieść. Żabka jest. Podłożyłem wszystko jak trzeba. Ściągłem właśnie zacisk. Swoją drogą śruby bardzo łatwo zeszły. Nie trzeba było się z tym szarpać. No i możliwe, że tak słabo zaczął hamować i sprawcą ogólnie też tego ręcznego nie ma jest to, jakie tu klocki były włożone, ok, już się też kończą. Tu już trzy prawie że nitem, ale to jest jakiś bakielit w ogóle, nie wiem, co, nie wiem, co to jest za klocki, też jakaś rzeźba. Rzeźba, no zjechane są dosyć solidnie, to nawet widać. No ale tu mam nowiutkie fumary, zamontuję oryginalne. Zupełnie widać, że to nie jest żadna rzeźba, tylko porządny klocuszek. Przy okazji przeczyszczę wszystko, przesmaruję tam prowadniczkę. No i tak to w tym momencie wygląda. Lewą stronę wymieniłem. Nie nagrywałem, bo to w sumie nic ciekawego. Natomiast wziąłem się też za prawą. Taka ciekawostka. Zacisk, że tak powiem, pływa tutaj w jarzmie na takich dwóch ślizgach, które trzymają się na kurde kawałkach drutu.
Gdy jest oryginalne rozwiązanie do zawleczki, to wszystko, no. Takie to proste rozwiązania, kurde, kiedyś były. Jak widać, klocki są już wyjechane do zera. Więc nadszedł najwyższy czas na wymianę. Także mam jaką książkę, co fajną sprawiłem. I w niej jest bardzo dużo właśnie wiedzy potrzebnej. O, dwie dyszki za to dałem. FSO, naprawa samochodów, wszystko opisane, fotografie, jak co wymienić. Na internetach takiej wiedzy nie ma. Bez rzeźby się nie mogło obyć. Te klocki z Fomara miały, one tutaj nie chciały za bardzo pracować, w sensie klinowały się, więc musiałem tutaj sobie na szlifierce stołowej podszlifować troszeczkę, ale teraz wchodzę idealnie. To samo z drugiej strony było, po prostu co pierwszy raz jak montowałem, dziwiłem się, czemu to nie wchodzi. Po prostu były delikatnie źle obrobione tu dookoła, ale wystarczyło szlifnąć dookoła i teraz wchodzi luks. Zgodnie z instrukcją, teraz mam wysunięty cały zacisk. Jarzmo siedzi już w samochodzie. Trzeba włożyć pierw te klocki, a potem nasunąć na niego zacisk. Ale ja wczoraj zrobiłem, że tak powiem, po swojemu, nie tak jak jest wcześniej napisane. Czyli włożyłem wszystko, poskładałem wszystko w całość, tak jakby to było wykręcone razem. A potem nasadziłem na tarcie. Tak jest chyba według mnie łatwiej, bo teraz mi jakoś trochę się wszystko się klinuje. Ale nic, pokombinuję. Druga sprawa, trzeba pamiętać o tym, żeby tutaj te prowadnice dobrze przesmarować i tutaj całe te łoże. To jeszcze mnie czeka wyczyszczenie tego, bo ten cały zacisk pływa na tych, nie wiem, klinach, czy co to jest. To musi być dobrze wyczyszczone i dobrze wysmarowane. Po wielu słowach na ky i hy udało mi się to już zamontować. Przesmarować wszystko jak należy. Oczywiście nie za bardzo chciało to wszystko się połączyć, że tak powiem, w całość. Dwa razy to rozbierałem, bo to jest naprawdę ten system tego, nie wiem, tych klinów, jak to się nazywa, jest naprawdę postrany. No ale ostatecznie się udało, montuję koło, jadę na jazdę próbną, przy okazji odpowietrzyłem hamulce i lecimy. Słuchajcie, pewna lipa wyszła z tymi hamulcami. Żałuję, że nie wziąłem telefonu, żeby to nagrać. Ale coś musiałem popierdzielić. Nie wiem, czy tu, po prostu jak wcisnąłem ten tłoczek, to się to rozruszało, bo tu lata nie było nic robione. I po prostu podczas jazdy zaczęły mi się kopcić z hamulców i czuć, że po prostu jakby auto na ręczne jechało. Tak więc niestety czeka mnie ponowny zrzut kół, hamulców i będę teraz brał się jednak za regenerację zacisku, bo no coś jest nie halo z tymi hamulcami tylnymi. Wymontowałem lewy tylny zacisk, ponieważ tłoczek niestety... Gdzie ja go mam, ten tłoczek? O! Jak zacząłem wszystko czyścić, to się okazało, że no jest w takim stanie. Takie wżery są niedopuszczalne na powierzchni tłoczka. Ale udało mi się skombinować od znajomego ładną używkę, tylko ją trzeba doczyścić do porządku. Przy okazji z tych części, z tych zapasów mam cały zestaw naprawczy nowiutki hamulca tylnego. Smarem silikonowym, to wszystko, całą uszczeleczkę wysmaruję, tłoczek i będzie gites. Dobra, słuchajcie, zrobiłem małą regenerację, że tak powiem, zacisku. Wymieniłem, już tu mam zalany płynem hamulcowym, więc nie będę tego wyciągał. Tu taki o-ring gumowy. Go nowiutkiego wstawiłem, o to jest stary o-ring, nie był zniszczony, ale jak mam kilka zestawów naprawczych, które dobrze było wykorzystać. Także ta gumeczka, która osłania tutaj tłoczek od syfu, jest nowa. Tak samo rozebrałem całe tu wnętrze tego tłoczka. Wiadomo, wyczyściłem, to takie łożysko jest, to jest ten stary tłoczek, zardzewiały. Dobrze, że go nie montowałem z powrotem, bo on się do niczego nie daje już niestety. Wyciągnę tylko te wnętrze tak na części. I taki pro tip, warto właśnie zanim się włoży zacisk na samochód, zalać go płynem hamulcowym, bo po prostu łatwiej będzie to wszystko odpowietrzyć. Ja nalałem już tam do środka i powolutku wściskiem wkręcam do środeczka i powoli także już tu górą wlewam jeszcze, o tu jeszcze bąbelki wyskakują, płyn hamulcowy, tak żeby to było całe odpowietrzone już, że tak powiem, w momencie, gdy będzie na samochodzie i w momencie, gdy podepnę już przewód hamulcowy, to będzie o wiele łatwiej to odpowietrzyć.
Także mechanizm ręcznego przeczyściłem, wyczyściłem, znaczy nie musiałem tego rozbierać, bo to jest strasznie, że tak powiem, słaby ten mechanizm, za słabo zaprojektowany. Tu jest taki klin i sprężyna, więc to ciężko rozebrać, a jak się już rozbierze, to ciężko to złożyć. U mnie na szczęście po pociągnięciu za sprężynę tłoczek rusza się, wychodzi, tam cały ten mechanizm jeszcze przesmaruje, tak więc zacisk lewy będzie po pełnej regeneracji. Dobra, cały, że tak powiem, zespół hamulcowy, jak to ładnie w książce opisali, poskładałem na stole, zalane jest płynem. Klocuszki ułożone na miejscu, cały zacisk został, że tak powiem, zregenerowany, wyczyszczone nowe gumeczki, nowe wszystkie gumowe elementy. Tu tak, że tą tylną gumę miałem ładniejszą używaną, tamta się podargała. Przy okazji drutem ją zabezpieczyłem, bo to oryginalnie powinien się ładnie naciągnąć na to, ale niestety już jest luźne. No i nic, no i montujemy teraz we Fiacika. Tak wyglądał jeden z drążków kierowniczych. Wziąłem się za wymianę, bo przegląd chciałem zrobić. Na szczęście przed przeglądem zobaczyłem, jak ściągłem koło i wygląda jeden z drążków. Ale to nie problem, ta wymiana trwa 10 minut. A mam parę sztuk nowiutkich. O, tak wygląda nowiutki. Mam jeszcze taką osłonkę, ten nie miał, właśnie dlatego tak został zjechany. Guma widać nowiutka, tak więc montujemy. We'll be right back.